Milka Box i kosmiczna Milka Box. Hejka słodziaki, a dzisiaj kolejny odcinek Milki Boxów. Tym razem dość nietypowy odcinek, ale najpierw muszę się do niego dobrze przygotować. Okej, przygotowana już jestem. W takim razie przejdźmy do naszych boksów. Czemu mam dwa pudełka? Moi drodzy, na życzenie Karoliny M, która w komentarzu napisała: a może miks kosmicznych i zwykłych. Stworzymy dzisiaj totalną mieszankę w poszukiwaniu srebrnej krowy i robota, czyli dwóch najrzadszych figurek w całej kolekcji. Mam 5 zwykłych Sekret Milki Boxów i 7 kosmicznych, co razem daje nam tuzin Milki Boxów. A czemu tuzin? Ponieważ pod ostatnim filmikiem, który wyświetla wam się w proponowanych, przebiliście 7000 łapek w górę. Wielokrotnie przebiliście. Ale najpierw, jeśli jakaś zabłąkana krówka jeszcze mnie nie subskrybuje, ma teraz czas nadrobić. Na 10000 łapek w górę otwieram kolejny tuzin. Natomiast z każdym 1000 więcej będzie o jeden boksik więcej. Trzymajcie mocno kciuki do końca odcinka, żeby udało nam się zebrać srebrną krowę i robota, bo żadnego z nich jeszcze nie udało mi się trafić. Także trzymamy kciuki i zaczynamy. Tutaj nasze tradycyjne boksiki, a tutaj nasze kosmiczne boksiki. Różnica jest następująca. Tutaj walczymy o robota, a tutaj o srebrną krowę. Zaczynajmy! Z naszych tradycyjnych boksików mamy już wszystkie figurki. Oprócz srebrnej krowy. Natomiast z tych zabawek brakuje nam dwóch rodzajów puzli, labiryntu i tej grzechotki, którą strasznie chciałabym zdobyć. Ale zobaczymy, czy nam się to uda. Ciu. Natomiast z kosmicznej serii brakuje nam oczywiście robota, modelu do złożenia, orbita spinnera i naklejek świecących z ciemności. To co, od którego boksa zaczynamy? Ja sądzę, że od tradycyjnych. W poszukiwaniu srebrnej krowy. Srebrna krowo? Jesteś ciężka, więc może jesteś tutaj. I powiem wam, że no niestety obcięłam paznokcie, więc pójdzie mi troszkę gorzej pewnie, ale sądzę, że dam radę. Dobra, tutaj tak jak wszyscy dobrze wiemy, mamy czekoladowe dropsy. Są idealne jako przekąska lub do ciepłego mleczka, tworząc nam kakałko. Ale dobra, przejdźmy do ważniejszej sprawy, czyli do naszej figurki. Srebrna mo, czy jesteś tutaj? No niestety, przed wami radosny raz w pełnej gotowości. Żeby powitać srebrną krowę! Mufina, dasz radę! No wiadomka, będę cię tu wspierać. Jaki kochany, no ale dobra, przejdźmy do kolejnego boksika. Srebrna krowo, przyzywam cię! Go, go, srebrna krowa. Sky, mamy tutaj podejmującego decyzję Skaja. Sky, czy uda nam się dzisiaj zdobyć srebrną krowę lub robota? O nie. Sky czasem się myli. Co prawda ostatnio miał rację, ale udajmy, że tym razem się myli. Kliska. Ciu. Musisz spróbować srebrnej milki. Ja nie wiem, czy coś jest ze mną nie tak. Czy ja po prostu totalnie nie umiem w sklepie wybierać tych milki boksów. Ale coś mi to nie idzie. Świnko, ja bardzo cię lubię i ja mogę mieć mnóstwo twoich powtórek. Ale proszę cię, nie przeszkadzaj nam dzisiaj. Przecież ja naprawdę nie miałam ani puzli, ani tych zabaweczek, ani srebrnej krowy. A wy tak wiele srebrnych krów przysyłacie mi na Instagrama. Jakim sposobem ja nie mogę na nie trafić? Jest mi przykro. Dlatego obkleję się trochę naklejkami. Aż razem dla wzrażenia, razem ze Skyem. I nasza świnka czeka razem ze swoim smartfonem, żeby pstryknąć sobie selfie razem ze srebrną krową. No wiadomka. Także czeka sobie tutaj w pełnej gotowości z aparatem, a my lecimy do przedostatniego zwykłego boksika. No powiem wam, jest stresik. Tak więc trzymamy wszyscy kciuki. Proszę. Dasz radę, Mufina. Nie takie rzeczy robiłaś. Także tego. Chyba Sky miał rację. Tak myślisz? Ale jest jeszcze jedna szansa. I tu masz rację. Bo to nadjeżdża ostatni, nasz zwykły sekret boksik z Milki. Damy radę? Damy radę. Ej, nie wiem jak wy, ale ja teraz wstrzymam oddech, żeby się udało. Ej. No nie, było tak blisko. Miałaś być srebrna. Mo, czemu jesteś kolorowa? Miałaś być srebrna. No niestety, Sky póki co miał rację. Nie udało nam się zdobyć srebrnej krowy. Ale może mylił się co do robota. A nasza słodziutka, zwykła rodzinka prezentuje się tak. I tak uważam, że jest przeurocza. No i oczywiście mój gość specjalnie, czyli świnka, o którą najdłużej walczyłam. Na TikToku Mufina Art zapraszam. Ale nie ma co zwlekać. Przejdźmy
do naszych kosmicznych boksów. I tych oto boksików mamy 7, czyli 2 szanse więcej na zdobycie robota. Zacznijmy po kolei. Kic! Piu! Dobra, pierwsze pudełeczko to troszkę najmniej stresu. Bo mamy jeszcze 6, no nie? Czekoladki są bez zmian te same, ale nas obchodzi zabawka, a w sumie to robot. To nie jest robotem. O nie, my już to mamy. To jest nasze UFO. Które po wyjęciu prezentuje się tak. I powiem wam, naprawdę fajnie się nim bawi na odstresowanie. Milky Box do wieży, czy mnie słychać? Jestem drugim Milky Boxikiem. Nasze UFO czeka na nas, natomiast tutaj szukamy robota. Robokopie, przybywaj! Buddy, cześć! Buddy. Nasz Paddy bardzo się niecierpliwi, czekając na naszego robota. Co się dzieje? No nic, spływam! Paddy, gdzie jesteś? Ciu, 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 ciu. Poleciałem po kolejny Milky Boxik. Dziękuję, Paddy. Nie ma sprawy. Ciu. Woła, jakbym był potrzebny. A więc sekret boksiku, czy dasz nam robota? No pewka. No to dotrzymaj umowy w takim razie. O nie. No nie wierzę, przed chwilą byłeś. UFO. UFO powinno być jedno na bardzo wiele lat. Lecimy dalej. Dobra, nasz czwarty boksik, czyli już w sumie jesteśmy w połowie. I nadal nie mam do nich klucza. No ale dobra. Otwórzmy go w tradycyjny sposób póki co. I spróbujmy. O, mamy Orbita Spinnera. Wreszcie. Czyli kolejna zabawka. Odhaczona. Mamy Orbita Spinnera, ale super. Jak go się używa? Jeśli wiecie, to mi powiedzcie, ale wydaje mi się, że raczej w ten sposób. Piszcie koniecznie! Oj, będzie idealny na odstresowanie. Pcium, pcium, pcium! Koniecznie mi napiszcie, czy wolicie nasze UFO, kręcące się jak bączek, czy naszego Orbita Spinnera. Bo ja? Chyba Orbita Spinnera. Ale czekam na wasze głosy. I? Idziemy dalej. Cium! Obstawimy cię naszym Orbita Spinnerem i dwoma UFO, ponieważ jesteś otoczony. Podejście numer 5. A model do składania? No nie, nie jest to model do składania. Jest to tradycyjna Mo. I nasza piękna, ozdobiona Mo prezentuje się tak. Tutaj dostała troszeczkę slime'em. I to różowym. Koniecznie mi napiszcie w komentarzu, jaki kolor lubicie najbardziej. Bo ja właśnie różowy, a slime'a to już przede wszystkim. No wiadomka. Chcę wam pokazać, że zostały nam dwa ostatnie sekret boksiki. Kosmiczne. By znaleźć naszego robota. Od którego zaczynamy? Wydaje mi się, że ten jest cięższy. Więc otworzę tego. Srebrna krowa mogła być cięższa, ale w sumie robot nie musi być cięższy, co nie? Koniecznie napiszcie mi w komentarzu, czy wy macie srebrną krowę albo robota. Oraz jak na nie trafiliście. Brokatowa Mo, już nie jesteś taka wyjątkowa, ale i tak jesteś liczna. Czemu ty masz tu rozerwane... O, mateczko. Co to? Co tu się stało? Czekajcie. I tak, mamy tutaj fragment naszej składanki, pocięty, z podpisem Paddy. Czyli jednak nasza krowa będzie udawać Paddy'ego, według tej instrukcji. A nasza ta instrukcja jest w całości, więc pewnie był to skrawek wcześniejszej. Chcesz jakieś naklejki? No pewka, że chcę, Mufina. To w takim razie dam ci gwiezdną odznakę. Z innej figurki, ponieważ brokatowa krowa nie posiada naklejek. No żyćko. Ale posiada brokat. Ja nie chcę robić paniki, ale został nam ostatni boksik. Ostatni na cały odcinek. Pamiętajcie, zostawcie dużo kciuków w górę, żebym mogła otworzyć kolejne boksy. Dam, dar, dam. I znaleźć wszystko, czego potrzebuję. O nie, to jest chyba Joe. Cześć, Joe. Hejka. Siemka wszystkim, jestem podrapanym kotkiem. Ale ja tego nie biorę jako podrapanie, tylko jako wąsy. Także tak. Joe, nie zasłaniaj naszej Mo. Możecie się ustawić tak. I nasz kosmiczny zestawik prezentuje się tak. Najbardziej z całego zestawu uwielbiam naszą brokatową krówkę. Ale jestem zachwycona, ponieważ udało nam się zdobyć Orbita Spinnera. I tak prezentują się nasze wszystkie figurki. Jeśli chcecie zobaczyć całą moją kolekcję wszystkich figurek, jakie posiadam ze zwykłych i kosmicznych boksów, napiszcie teraz w komentarzu kolekcja Mufiny. A teraz wszyscy moi faworyci wystąp przed szereg. A oczywiście nasza przeurocza świnka. Brokatowa krowa, Sorkimo. Orbita Spinner. I w sumie Joe. No bo czemu nie? Ta zwykła Joe była moją pierwszą figurką, także mam największy sentyment do niej. Ale o świnkę się najdłużej starałam. No może nie tak jak o krowę, której jeszcze nie mam, ale nieważne. Koniecznie mi napiszcie, które figurki wam podobają się najbardziej. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Na koniec galaktyki i jeszcze dalej. Whee!
Mam nadzieję, że nasze kosmiczno-zwykłe zabawy Wam się podobały. Koniecznie zostawcie dużo kciuków w górę, bo pamiętajcie, każdy kciuk w górę to dodatkowa czekoladka na świecie. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaki, pa!